Jak niewielki gród obronny stał się siedzibą władców cesarstwa niemieckiego? Jaki wpływ na powstanie renesansowej rezydencji miały pieniądze z posagu polskiej szlachcianki? Dlaczego pruska księżniczka nie chciała mieszkać w zamku? Co robi głowa słonia przed komnatami cesarskiego potomka? I dlaczego powstała biblioteka łańcuchowa? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas dzisiejszej wycieczki do jednej z najlepiej zachowanych renesansowych warowni na Śląsku. Zapraszamy dziś ponownie do położonej we województwie dolnośląskim Oleśnicy, znanej również jako miasto Wierz i Róż. Wcześniej opowiedzieliśmy już o zabytkach Starego Miasta, a teraz skupimy się na dwóch najważniejszych atrakcjach Oleśnicy, Zamku Książęcym i Bazylice Świętego Jana Ewangelisty. Te dwa obiekty połączone dla wygody książąt gankiem tworzą charakterystyczny zespół, który jest największym skarbem miasta. Dowiedzmy się zatem, co warto zobaczyć i jakie atrakcje kryje Zamek Książąt Oleśnickich oraz Bazylika Świętego Jana Ewangelisty. Zamek Książąt Oleśnickich to jeden z największych i pomimo skomplikowanych losów dobrze zachowanych obiektów renesansowych na Śląsku. Składa się z czterech skrzydeł na planie nieregularnego czworoboku z dziedzińcem po środku. Duże wrażenie robi renesansowy wystrój, bogato ozdobione krużganki, galerie oraz liczne ciekawe detale architektoniczne. Zamek w Oleśnicy jest naprawdę piękny i godny polecenia oraz stanowi dziś dużą atrakcję turystyczną, którą warto zobaczyć podczas wycieczek po Dolnym Śląsku. Pierwsza wzmianka o zamku w Grodzie Obronnym Piastów pochodzi z 1292 roku. Jednakże jedynym zachowanym jego elementem jest gotycka wieża. W początkach XIV wieku władzę w powstałym niedawno księstwie oleśnickim obejmuje Konrad I. Postanawia on wybudować rezydencję godną władcy. A że książę ambicje miał wysokie, świadczy napis na jego pieczęci. Mianowicie Konrad z łaski Boga dziedzic Królestwa Polskiego, książę śląski i pan na Oleśnicy. Budowa rezydencji trwała około 10 lat. W wyniku tego powstał otoczony murem zespół warowny z wysoką wieżą i przyległym do niej domem mieszkalnym, obecnie zachodnim skrzydłem zamku. Potomkowie Konrada I nie wnieśli większych zmian w budowli, jednakże modernizowali go w związku z coraz liczniejszą załogą. Największa zmiana miała miejsce po częściowym spaleniu podczas wojen husyckich. Po tym zdarzeniu nadbudowano kolejne piętro domu mieszkalnego. Książęta piastowscy rządzili Oleśnicą do 1492 roku. Wtedy, po bezpotomnej śmierci Konrada Białego, zamek przeszedł w posiadanie króla czeskiego Władysława Jagiellończyka. Władysław Jagiellończyk przekazał dobro leśnickie ziembickim podjebradom w zamian za majątek w Czechach, dopłacając przy okazji 5000 kop groszy praskich. Jednak pierwsi potomkowie dawnych królów czeskich nie zagrzewają miejsca w Oleśnicy, dość szybko schodząc z tego świata.
Gotyckie mury nie były wygodne, dlatego Podjebradowicze wolą przebywać w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich. Dopiero Jan, który poślubił Krystynę Szydłowiecką, dłużej panuje na zamku. Dzięki posagowi żony przeprowadził przebudowę gotyckich zabudowań w modnym stylu renesansowym, wzmacniając jednocześnie jego funkcje obronne i dobudowując zamek przedni, zwany także Pałacem Wdów. W celu upamiętnienia tego przedsięwzięcia książę umieścił na płaskorzeźbie popiersie swoje i żony. Jego następca Karol II, jeden z najpotężniejszych książąt na Śląsku, rozbudował zamek, dodając dwa kolejne skrzydła z krużgankami, nadając dziedzińcowi reprezentacyjny charakter. Zamek połączono z kościołem krytą galerią nad fosą dla wygody pary książęcej. W połowie XVII wieku, po śmierci ostatniego z Podjebradów, Karola Fryderyka, zamek w Oleśnicy trafia pod władanie jego córki Elżbiety Marii i jej męża księcia Sylwiusza Nemroda z dynastii Wirtembergów. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Od połowy XVII wieku przez ponad 100 lat zamek znajduje się pod kontrolą rodu Wirtembergów. Pomimo trudności w czasie wojny 30-letniej, zamek przeszedł jedynie kilka drobnych napraw do końca stulecia. Dopiero w 1702 roku książę Krystian Urlik postanawia przekształcić zamek w pałac dla swojej czwartej żony, księżniczki Zofii Mecklenburskiej-Gustrow. W celu poprawy oświetlenia powiększono okna w skrzydle wschodnim, a wnętrza zostały ozdobione dużymi obrazami przodków rodu Wirtembergów. W ramach modernizacji powstała również duża jadalnia, służąca zarówno jako sala teatralna. Wiele pomieszczeń odnowiono w stylu barokowym. Książę założył również oranżerię i ogród, w którym rosły egzotyczne rośliny, takie jak kakaowce. Pracę nad rozbudową kontynuował Karol Christian Erdmann do 1750 roku, przekształcając wygląd skrzydła zachodniego i północnego. Książę, wydając swoją jedyną córkę za księcia Fryderyka Augusta Brunszwickiego, przekazał mu zamek w Oleśnicy jako posag. Nowi gospodarze zamku wprowadzili niewielkie zmiany, dostosowując skrzydło południowe na pokoje księcia i księżnej. Jednak w XIX wieku brunszwiccy przenieśli się do pałacu w Szczodrem, ponieważ zamek w Oleśnicy był typową budowlą obronną i nie nadawał się do przekształcenia w rezydencję. Para książęca tymczasowo przebywała tam do zakończenia budowy nowego pałacu. W kolejnych latach zamek zajmowali urzędnicy księcia, a niektóre pomieszczenia były nawet wynajmowane szkole katolickiej dla chłopców. Warownia w Oleśnicy stopniowo popadała w ruinę, co było również wynikiem okupacji przez wojska Napoleona. W roku 1816 zamek był praktycznie opuszczony, a dziedziniec zarastała trawa. Pod koniec XIX wieku zamek w Oleśnicy został przekształcony w lenno koronne dla następców tronu w Prusach i Cesarstwie Niemieckim rodu Hohenzollern. Przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych, które objęły odnowienie części pomieszczeń, wprowadzenie systemu wodociągowego, oświetlenia i ogrzewania. Jednak główne prace rozpoczęły się na przełomie wieków pod nadzorem zarządu budynków Dworu Królewskiego. Autorstwo planów modernizacyjnych przypisuje się znanemu wrocławskiemu architektowi Hansowi Pelcigowi. Zamek miał stanowić letnią rezydencję oraz miejsce zimowego odpoczynku pary książęcej i ich dzieci. W jednej z sal Oleśnickiego Zamku na ścianie znajduje się głowa słonia. Jest to trofeum z polowania następcy tronu Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus Wilhelma Hohenzollerna. Był on wielkim miłośnikiem polowań, na które wybierał się w najdalsze zakątki świata. Nic więc dziwnego, że głowa słonia,
Skóra tygrysa i liczne poroża znajdowały się w holu na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego, przed komnatami księcia na zamku w Oleśnicy. Po 1945 roku z tych trofeów pozostała jedynie głowa słonia. Wilhelm, ostatni z rodu książąt oleśnickich, lubił nie tylko polowania, ale także szybkie samochody i piękne kobiety. Ciągnęły się za nim liczne skandale i był przedmiotem różnych plotek. Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej i abdykacji cesarza, zmuszona do opuszczenia pałacu w Poczdamie żona następcy tronu zamieszkała w Oleśnicy. Do zamku przywieziono również sporo część mebli z Cecilienhof. Jednak sam następca tronu przebywał w Oleśnicy dość rzadko i zazwyczaj wtedy, gdy księżna z dziećmi była nieobecna. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1940 roku, gdy rozpoczęły się naloty na Berlin, wtedy obydwoje zamieszkali na stałe w Oleśnicy. W zimie 1944 roku, gdy front szybko zbliżał się do zamku, wywieziono część wyposażenia w nieznanym kierunku. Hohenzollernowie opuścili rezydencję 21 stycznia 1945 roku. Podczas walk w Oleśnicy zamek szczęśliwie ocalał. Po wyzwoleniu został przeznaczony na miejsce grupowania dla uwolnionych z niemieckiej niewoli włoskich i węgierskich jeńców, robotników przymusowych i więźniów obozów. W 1946 roku Rosjanie wywieźli meble i wyposażenie zamku, a tymczasowo umieszczono w nim niemieckich przesiedleńców. Następnie miały tu swoją siedzibę komenda chówca ZHP oraz magazyny warzyw. W latach 50. zamieniono go na siedzibę technikum budowlanego, a po przeniesieniu szkoły do Wrocławia ponownie mieściły się tu magazyny i mieszkania. W latach 60. przeprowadzono pierwszy powojenny remont, mając na celu przekształcenie zamku na cele edukacyjne. Ostatecznie stał się siedzibą przeniesionej z Cieplic Centralnej Szkoły Instruktorów ZHP oraz niewielkiego muzeum. To dzięki harcerzom zamek był regularnie remontowany i naprawiany. Niestety w początku lat 90. muzeum i ośrodek szkoleniowy zostały zlikwidowane, a zamek znów zaniedbano. Ostatecznie w 1993 roku został przejęty przez ochotnicze chówce pracy. Obecnie można zwiedzać warownię z audioprzewodnikiem i naprawdę warto się udać na niezapomnianą wycieczkę po zamku w Oleśnicy, aby posłuchać o jego burzliwej historii. Zamek w Oleśnicy przeszedł liczne przebudowy, jednak nadal emanuje duchem dawnej fortecy. Wysokie mury otaczają dziedziniec, który pozostaje niedostępny po zamknięciu bramy wjazdowej. Na pierwszy rzut oka rzucają się w oczy dwa imponujące piętra krużganków, które nadały zamkowi bardziej reprezentacyjny charakter. Wewnątrz można znaleźć zachowane herby piastowskich książąt oleśnickich, Wirtenbergów oraz płaskorzeźby Jana Podjebrada, Krystyny Szydłowieckiej i Karola II. Choć wskutek wojen i grabieży trudno jest odnaleźć cenne eksponaty, to przechadzając się przez komnaty Karola II, Wilhelma, Cecylii czy Zofii Mecklenburskiej, można zapoznać się z historią zamku w Oleśnicy. Starannie odrestaurowane wnętrza pozwalają na rozwinięcie wyobraźni i wyobrażenie sobie ich dawnej świetności. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Jednak największe wrażenie i tak robi pochodząca z XIII stulecia wieża. Murowana i cylindryczna konstrukcja o wysokości około 20 metrów pełniła różnorodne funkcje. Oprócz roli obronnej i obserwacyjnej miała także znaczenie reprezentacyjne, gospodarcze i niekiedy mieszkalne. Przypuszcza się, że wewnątrz wieży znajdowały się pomieszczenia więzienne, a być może nawet katownia.
Wieżę rozbudował Jan z Podjebradów, dodając kilka pięter, co miało symbolizować potęgę jego rodu. Podczas wspinaczki na szczyt wieży można zobaczyć także mechanizm zegara. Jednak największą atrakcją jest taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Oleśnicy. Przyglądając się okolicy, nie można przejść obojętnie obok majestatycznych rzeźb 8 lwów, z których 6 trzyma tarcze herbowe związane z książętami podjebrackimi i księstwem ziębicko-oleśnickim. Jeden z lwów dzierży tarczę z napisem fundacyjnym informującym o roku podwyższenia wieży w 1561, natomiast ostatnia tarcza informuje o dacie renowacji w 1891 roku. Bazylika mniejsza pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty Apostoła w Oleśnicy jest jedną z najstarszych świątyń śląskich. Przebudowana niejako na kaplicę zamkową, do dziś zachwyca widokiem, pomimo że oryginalne dawne wyposażenie nie zachowało się do dziś, a i sam budynek jest po przymusowym remoncie w początkach XX wieku. Mimo wszystko przy okazji wizyty na Zamku Książąt Oleśnickich warto również wpaść na chwilę do kościoła świętego Jana Ewangelisty. Pierwsza drewniana kaplica istniała tu prawdopodobnie już w XII wieku. Murowany kościół wzniósł w 1320 roku książę piastowski Konrad I. 200 lat później Konrad IX rozbudował świątynię, dodając kaplicę, kruchtę i tworząc trójnawową bazylikę, która przetrwała do dziś w ogólnym kształcie. W 1538 roku kościół został przejęty przez protestantów. W tym okresie zbudowano empory, podwyższono wieżę kościelną i dobudowano ganek prowadzący nad fosą z zamku. Od tego momentu książę i jego małżonka mogli przechodzić z zamku do kościoła w przysłowiowych kapciach. Kolejni właściciele Oleśnicy, Wirtenbergowie, przybudowali prezbiterium i dodali kaplicę grobową dla rodziny, w której do dziś spoczywa 24 członków rodu. Kościół przetrwał pożary, które nawiedziły miasto, ale niestety nie uniknął starzenia się i na początku XX wieku doszło do katastrofy budowlanej. W jej wyniku zawaliły się sklepienia nawy głównej i południowej wraz ze szczytem zachodnim, powodując znaczne zniszczenia lub uszkodzenia historycznego wyposażenia oraz południowej ściany kościoła. W latach 1906-1908 kościół został odbudowany i otrzymał nowy wystrój. Po II wojnie światowej bazylika powróciła w ręce katolików i obecnie jest nadal remontowana. Z dawnego średniowiecznego wyposażenia kościoła do dziś przetrwały jedynie fragmenty murów w prezbiterium. Z dawnego gotyckiego wyposażenia pozostało kilka detali architektonicznych, stelele pod chórem, ośmioboczna chścielnica oraz dwa obrazy namalowane na desce, pochodzące z początku XVI wieku. Ołtarz główny ofiarowany przez księcia oleśnickiego Karola Fryderyka II Wirtenberga datowany jest na rok 1708. Wyjątkowym dziełem jest natomiast ambona w stylu późnego renesansu, powstała w 1605 roku według projektu Gerharda Henryka z Amsterdamu, wykonana przez wrocławskiego stolarza Marcina Riedla. Malarską dekorację ambony oraz cykl obrazów przedstawiających sceny z życia Chrystusa wykonał Fryderyk Lonher.
Jeden z unikalnych zabytków kościoła świętego Jana Ewangelisty Apostoła w Oleśnicy to biblioteka łańcuchowa pochodząca z XVI wieku. Nazwa ta nie odnosi się do skomplikowanego systemu udostępniania, ale do ówczesnego systemu antykradzieżowego, który miał odstraszać potencjalnych złodziei. Ponieważ była ona ogólnodostępna, postanowiono chronić dzieła w najprostszy ze sposobów, mocując do nich łańcuch, który później zakładano na drewniany drążek znajdujący się nad pulpitem. Grubość łańcucha określała wartość książki i nie można było odczepić jej od drążka bez udziału bibliotekarza. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.